dzisiaj w Chicago troszkę słoneczko, tak. Troszkę deszczyk, tutaj 50 Fahrenheitów. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Ostatnim razem rozmawialiśmy o słonecznej Brazylii. Dziś, choć wciąż pozostajemy w Ameryce, udamy się na północ. Wraz z moją przyjaciółką Magdą Krzyśko porozmawiamy o tym, jak naprawdę wygląda życie Polonii w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Chicago, a także skonfrontujemy amerykański sen z rzeczywistością. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Jesteś, żeby teraz nie skłamać, wydaje mi się jedyną osobą, którą na tyle dobrze znam, która mieszkała, pomieszkuje i zna realia życia w Chicago, polskiej Polonii. I nie tylko. I nie tylko. Jaka jest Twoja historia związana z Chicago? Lub Chicago? Okej. Okay. Chicago będzie bardziej znane, you know? Dobrze, więc pierwszy raz poleciałam do Chicago już kilka lat temu, wakacje, jak każdy turysta. I byłam tam krótki czas, żeby odwiedzić moją mamę. No właśnie, no bo poczekaj. Nie możemy powiedzieć tak, żeby pojechać do Chicago, bo to nie jest human story, która się sprzeda w tym podcaście. Twoja mama mieszka w Chicago. Tak. Od ilu lat? Siedem. Tak, albo i więcej, no. Siedem. Dlaczego ty nie pojechałaś z mamą? Bo nie było takiego planu. Ja jeszcze byłam w szkole, więc miałam swoje obowiązki, a moja mama poleciała na krótki czas, ale jak sytuacja się zmieniła i została po prostu na stałe, powiedzmy. Chyba jak w większości Polaków jak w większość, Chicago. Tak. Jak ta cała Polonia, dwumilionowa. No. I kiedy pierwszy raz ją odwiedziłaś? Po jakim czasie, jak ona już tam była? 3 lata bodajże. 3 lata się nie widziałyście? Chyba tak, no. Dobra, to jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak przyjechać do Chicago? Czy to było takie, jak wyobrażałaś sobie przez to, co widać w telewizji, w internecie? Wiesz co, ja miałam takie poczucie, że może właśnie przez tą rozłąkę kompletnie nie patrzyłam na Stany jak pewnie każda inna osoba, tylko po prostu, wiesz, czekałam na mamę i jakoś tak ten cały światek był dla mnie wyłączony, że dla mnie jakaś ta pierwsza relacja i to pierwsze zobaczenie jej po tak długim czasie było dla mnie najważniejsze, że ja tak sobie przyleciałam do Stanów, mówię, fajnie, ale... Czekaj. Stój! Nie chce mi się wierzyć, że nie jarałaś się w momencie, kiedy przyleciałaś na lotnisko i zobaczyłaś wszystko napisane po angielsku. Nie. Wiesz, może przez to, że ja wcześniej podróżowałam też trochę, więc może inaczej to było, jak już byłam stricte w centrum, jak już zobaczyłam takie klasyki, nie wiem, żółtą taksówkę, czy jakieś znane bardzo budynki i tak dalej, więc już po prostu zwracałam na to uwagę, ale naprawdę... Pierwsze, co pamiętam, moje pierwsze odczucie, to jest to, że było bardzo ciepło. I tam jest, tym bardziej w Chicago, jest taka dziwna duchota, że jest tak, wiesz, parno strasznie. A to był jeszcze taki okres wakacyjny, gdzie to jest po prostu bardzo odczuwalne. I to jest moje pierwsze odczucie, jakbyś mnie zapytała. To chyba mogę to porównać do tego, że z małej wioski, z małej polskiej wioski, zabitej dechami, przyjeżdżasz do Warszawy i pierwsze, co na to zwracasz uwagę, to o matko, mrzy. Kurde, Krzyśko, no jak tak można? Jesteś w Stanach, jesteś w stolicy... No i... W stolicy świata. Dla mnie Stany Zjednoczone to, to jest stolica świata. Bo nie byłaś, to nie wiesz. Polecisz i zobaczysz, że... Będziesz miała inne odczucie niż to, co sobie wyobrażałaś wcześniej. Naprawdę. No ja dobra. Nie mówię, że jest, wiesz, źle czy negatywnie, tylko no, moje takie pierwsze uczucie było, a nie inne, że mimo wszystko poleciałam tam, no za pierwszym razem, bo o tym mówimy, poleciałam do mamy, a nie stricte, żeby się tam zachwycać. Nie? Dobra. To przyszło po prostu może później, może dobra, tak. No to powiedzmy temat pierwszego spotkania, łzy, wzruszenia, brakowało tam tylko kamer TVN-u i zapytanie, jak się czujesz, i Belka na dole po 3 latach zobaczyła się z mamą. Ja już to widzę, ale to już zostawmy na bok. Tak. Jak zaczęłaś odkrywać w takim razie Stany? I Chicago, bo najpierw byłaś bezpośrednio w Chicago. Dokładnie, tak. Byłam niecały miesiąc. Za pierwszym razem za dużo nie podróżowałam, bo mówię, no już nie będę się powtarzać, zależało mi na czasie z mamą. I u mnie tak jak w życiu trochę jest, że wszystko, cokolwiek by nowego się u mnie nie działo, to jest
wiesz, krok po kroku. I dopiero przy moim drugim podejściu to właśnie zorganizowałeś się sobie z mamą. Ale poczekaj. No. Przy drugim podejściu, no ale byłaś tam miesiąc. Przez ten miesiąc żyłaś w tym mieście. Tak. No to co najpierw... Znaczy, wiesz co, za tym pierwszym razem no to głównie tak było Chicago, jakieś pobliskie no dobra, inne miejscowości. I co cię wtedy najbardziej poruszyło? Na przykład takie starcie z prawdziwymi Amerykanami, no bo tam oprócz Polonii są Amerykanie, wow. No i to jest druga rzecz. Kiedy ja oczekiwałam tego, że nie wiem, będę poruszała się gdzieś tam po mieście i wiesz, będę słyszała ten amerykański akcent. Hey girl, no. What are you doing? Yeah, what's up? A tego nie było znowu, bo gdzieś tam Chicago, no to jest duża część, gdzie po prostu no wszędzie są Polacy. I ja na przykład... Słuchaj, no w Chicago podobno mieszka więcej Polaków niż w Warszawie. Tak, to jest prawda. Więc ja byłam jak taka zawiedziona, bo wiesz, pojechałyśmy do głupiego sklepu zrobić zakupy, jest o, to co się kupujemy, lalala, wiesz, i wszystko po polsku. Ja mówię, ja tego nie chciałam. Ja chciałam ten amerykański styl, wiesz, a tego nie było. Więc mówię, no ten pierwszy raz był taki, to jest takim troszeczkę zderzeniem. Nie mówię, że rozczarowaniem, ale no sobie tak zdałam sprawę, że no może jest trochę inaczej, ale to przez to tylko, że to jest to Chicago. Naprawdę to jest wyjątkowe miasto, bo jest po prostu bardzo dużo Polaków. I tak nie czuć tej... A jacy są ci Polacy? Oderwani trochę od takiego świata i myślą, że Polska to jest kraj wódką i miodem płynący? Są świadomi to, co się dzieje, bo mimo wszystko wracają do Polski raz na jakiś czas. No większość z nich niestety nie może wrócić. Bo później nie mogli wrócić do Stanów. Tak, ale oni, wiesz, są tak jakby wplątani w to życie tam, że wiesz, tak jak w ogóle Amerykanie mają w swoim zazwyczaj życiu, czyli numer jeden praca, tak? Praca, dom, więc to jest priorytet i życie ich płynie z dnia na dzień bardzo szybko. No i wiesz, lata lecą, gdziekolwiek ludzi bym nie poznawała, no to jak się na przykład zapytam, ile ktoś tam już sobie żyje, no to plus 10 to jest zazwyczaj taki okres. Jak ktoś, wiesz, zapyta się mnie, że tylko na wakacje, czy na jakiś krótszy okres, to każdy... Albo nie, zawsze było takie zdanie, a jak zostaniesz kilka miesięcy, to już zostaniesz na stałe. Ja mówię, o tak? No i właśnie, na przykład moi znajomi pytali się mnie po moim pierwszym pobycie, dlaczego nie chciałaś tam zostać dłużej, czy na stałe i tak dalej. I ja mówię, że ja nie miałam jakiegoś takiego poczucia, że byłam ciekawa, czy to będzie, czy nie, ale zwyczajnie nie miałam czegoś takiego, żebym nie chciała wrócić do Polski, czy może ten po prostu pierwszy raz nie zachwycił mnie na tyle, żebym chciała rzucić, wiesz, całe swoje życie i tym bardziej, że jakoś wtedy nie byłam bardzo związana z Polską, więc mogłam robić, co bym chciała. No i tak się nie stało. Tylko wiesz, jak ja sobie tak myślę, a tam spodoba ci się, zostaniesz i tak dalej, no to ja myślę, byłabym skłonna zostać, bo ja no Polskę lubię, ale mogę spokojnie ją porzucić. Jedyne, co by mi brakowało, to rodziny. No ale u ciebie ten problem był tyle rozwiązany, że mamę miałaś na miejscu. No tak. Więc zastanawia mnie motyw, jak to jest żyć ze świadomością, że jesteś tam nielegalnie. No i tych Polaków, którzy żyją tam nielegalnie, jest masa. No nic dziwnego, że to Chicago jest takie polskie, ale jak się żyje z taką świadomością, że tak naprawdę w każdym momencie teoretycznie możesz wylecieć, chyba że właśnie nie możesz wylecieć i mimo wszystko ten precedens trwa. Cały czas jakby nie ma problemu z tym, że ktoś jest tak naprawdę nielegalnie, żyć sobie może, no jest ten mały stres, ale nikt z ulicy cię nie złapie i nie sprawdzi ci dokumentów i wiesz, i nie może cię jakby wyrzucić z kraju, tak? No ale poczekaj, no jak zatrzymuje cię na przykład policja, bo przekroczyłeś prędkość, albo nie wiem. Nawet my się z tą... Mam nadzieję, że mama nie będzie słuchać. Dobra, to do tego jest wrócimy. Historia, ale na inny do podcast. Tego wrócimy. No to dobra, zatrzymuje cię policja, prosi cię dokumenty, idziesz do szpitala, tak o nawet, na jakieś rutynowe badanie, musisz podać swoje dane i wychodzi, że nie jesteś za... To też nie do końca wychodzi. Wiesz, ja aż tak też dokładnie nie wiem, jak to działa, ale... No ludzie może mają mniejsze perspektywy, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, usługi czy jakieś ubezpieczenie i tak dalej, ale i tak czy siak za wszystko tam musisz zapłacić, więc oni też nie patrzą w twój cały wgląd, jakieś dokumenty i tak dalej, bo ich to jakby nie interesuje i to też nie jest w ich obowiązku sprawdzać cię, oni nie mają jakby do tego prawa, może tak. Czyli jesteś nielegalnie, ale idzie z tym żyć.
Tak, inna sytuacja, jeżeli, nie wiem, byłabyś pijana, jechałabyś autem i byłby jakiś, no nie wiem, wypadek. No to wszędzie to, byłby kwas. No tak, no to wtedy już jest inna sytuacja. Też nie chcę tu jakoś się wymądrzać, bo nie wiem dokładnie, ale no mówię, no tyle lat ludzie żyją i prowadzą swoje biznesy, jakoś da radę. A powiedz mi, na ile zmienia się spojrzenie w ogóle na życie takich Polako-Amerykanów? Czyli taki już amerykański powiew w ich życiu, czyli takie Chicago life. Zauważyłam coś takiego, ale bardziej u młodych ludzi, którzy no, gdzieś tam są powiedzmy w naszym wieku albo troszeczkę starsi, gdzie przyjechali tam w dość młodym wieku, lat 18, 17, 20. I oni, i bardzo duża część grupy właśnie ma takie poczucie, że oni już tak się z Polską troszeczkę nie utożsamiają. Być może dlatego, że wyjechali w młodym wieku, zaczęli zarabiać no, całkiem dobre pieniądze, na pewno lepsze niż w Polsce. Więc oni tak troszeczkę Polskę już traktują inaczej. Nie mają tej takiej styczności, nie mają tej potrzeby, żeby nawet w ogóle wracać do Polski. Ale jest ta bardzo duża grupa starszych ludzi, którzy w późniejszym wieku wylecieli do Stanów. Jeżeli mają tam swoją rodzinę, to super, jeżeli im się dobrze żyje, ale jest masa ludzi, którzy, no, którym za dobrze się nie żyje, bo tęsknią za krajem i jakby nie czują się do końca, nawet po latach, wiesz, u siebie. I to jest takie trochę przykre, bo bardzo dużo ludzi tak ma i nie jest łatwo. A w większości, jak na przykład miałabyś porównać, jak spotykałaś ich, to bardziej było takie właśnie pozytywne spojrzenie na sytuację, czy większość było takich historii, trochę dramatów? Na Polskę ludzie... czy życie czy tam? Na życie tam i tęsknotę za Polską. Czyli jak to procentowo się bardziej rozkłada? Bardziej ludzie się cieszą, że tam są, czy historie, które słyszałaś i ci opowiadali, były takie dość smutne? Wiesz, to trochę pół na pół, bo jest też duży odsetek ludzi, którzy naprawdę bardzo fajnie sobie radzą, żyją na dużym poziomie. Wiesz, mają domy, rodzinę, podróżują, wszystko jest fajnie. No może tak odrobinę większy procent ten na bardziej negatywny, ale... Czyli nie taki amerykański sen. Ludzie no, mają lepsze życie, tak? Cokolwiek by tam nie robili i jak życie by to nie wyglądało tam. Mają pieniądze, wiesz, dla siebie. Jeżeli mają część rodziny w Polsce, to są w stanie ich wspierać. Ty, no, nawet u mnie w rodzinie były paczki z Ameryki, bo więc... ja mam wujka w Ameryce i on dawno, dawno temu wyjechał i wysyłali nam nawet paczki dość... No jeszcze niedawno, 10 lat temu, tylko wiadomo, że tutaj nikt już z głodu nie cierpi, nie ma jakichś problemów. To już nie jest ta sama paczka, co kiedyś. Ale w tych słuchaj, jakiś koc przyszedł, jakieś czekoladki, więc wszyscy się śmiali, że kurczę, paczka z Ameryki. I dalej to brzmi dumnie, mieć rodzinę w Stanach. Mnie to jara. Mnie jara mieć bliskich w Stanach. Mnie Stany jarają. Tak? No. Wiesz co, to się zmienia. Znaczy ja mam bardzo pozytywne nastawienie do Stanów, bo lubię Stany, ale mówię, no moje jakby odczucie co do samych Stanów się bardzo zmieniło, jeżeli zaczęłam tam podróżować, poznawać ludzi i widziałam to troszeczkę zza kulis, że ludzie, którzy tam jeszcze nie byli, naprawdę mają bardzo duże wyobrażenie co do tego miejsca. Także polecam. A polecam i polecę. Zobaczysz. W końcu tam trafię. No, musisz zrobić wizę. No, muszę zrobić wizę. Tylko jeszcze muszę zrobić zdjęcie do wizy. Mogę cię zrobić. Tak? Dobra, to zaraz zrobimy sesję. To jest hit. Ty wiesz, jak, bo to wiesz, u nas, jeżeli musisz zrobić zdjęcie, nie wiem, do legitymacji, paszportu, czy jakieś takie bardziej oficjalne, to jest jakiś taki większy deal, mi się wydaje, z tym. A w Stanach to jest tak, że jesteś, nie wiem, przykładowo w Walgreensie, znany sklep, po prostu oni, wiesz, wysuwają takie, nie wiem, jak to się nazywa. Tło takie. Coś takiego. Siadasz, okej, wiesz, CD, coś tam, zdjęcia robią i tyle. A nie, i koniec. A nie ma tam takich durnych wymagań, jak ucho jedno na wierzchu, nie. Ucho drugie i wyglądasz jak przestępca w końcu. Może uszy, to już nawet nie wiem. Ale i później bardzo profesjonalnie pani ekspedientka, nie wiem, ma jakiś tam śmieszny program, jakiś Paint czy jakieś, wiesz, demo Photoshopa i tam, wiesz, jak już obrabia to tło, żeby było jaśniej, że wszystko takie po prostu... Na miejscu, spontanicznie. Tak amerykańsko w sumie. Tak, dokładnie. No. Dobra. Szybko i na miejscu. To powiedz mi, bo to mnie bardzo ciekawi, bo ja byłam w ogóle w szoku, ale to dzięki temu, że mam znajomych, którzy tam przez chwilę pracowali, to dowiedziałam się, że jest coś takiego jak Polskie Radio, które nazywa się Polskie Radio i jest w Stanach i tam nadają na New York i Chicago. Czy ty słyszałaś kiedyś to radio?
I nazywa się Polskie Radio? Nazywa się Polskie Radio. No, mam znajomego, który pracuje w radiu, ale czy tak to się nazywa? Bo ja słuchaj... Nie, kiedyś, mam mało wiedzy. Kiedyś włączyłam to radio, bo mój znajomy tam właśnie pracował przez jakiś czas. Mhm. I włączyłam to radio, bo byłam ciekawa, jak taka audycja wygląda. Ale tam... Było... A, Jezu, jakie to było pocieszne. Wiesz, tam było, o, dzisiaj w Chicago troszkę słoneczko, tak. Troszkę deszczu, tutaj 50 Fahrenheitów. Tak. North New York, dzisiaj możemy się spodziewać tego i tego, a w polityce dzisiaj działo się to i to. I to jest... What an excellent accent. Accent to jedno, ale powaga, z jaką się na przykład właśnie mówi prognozę pogody. A, tutaj słoneczko, trochę chmurki, może tak. Coś pokropi. Mhm. Albo relacje sportowe, typu wiesz, u nas jak jest sport, tak. To jest jasno, że w tym meczu i w tym tyle bramek dla tej tutaj drużyny. A tam przegląd sportowy polegał dziś mniej więcej na tym, że o, odbył się taki mecz, ale w sumie to trudno powiedzieć, jak to wypadło. Oni grali tak trochę średnio, ale w stosunku do wcześniejszej tej. No ja nie wiem, czy mi się to podobało. To było takie trochę negatywne. I no naprawdę, byłam pod wrażeniem polskiego radia. Pod wrażeniem? Urzekło mnie to. Albo słuchaj, najlepsze ogłoszenia, reklamy. W stylu... Czy to było śmieszne? No. Najtańsze przesyłki do Polski. Polamer. Do swoich... Jak? Polamer, najbardziej, znaczy nie chcę reklamować. Widzisz, czyli to ale najbardziej słyszałam. Tak? No to chyba tak, no jeśli to są najtańsze przesyłki tak. Do Polski. No najbardziej znane, nie wiem czy na pewno Chicago jeszcze, wszyscy w Polamerze. I tam jeszcze była właśnie informacja, wyślij już dziś, dojdzie do świąt. Tak, coś takiego, tak. To takie pocieszne i jak tego słuchałam, tak sobie myślałam, kurczę. Jakbym się cofnęła do lat, nie wiem, 80. chyba. Mm-hmm. Ale tak, bo to wszystko tam raczkuje. To nawet Edyta. Siostra. Siostra, tak, moja najukochańsza, pozdrawiam. Ona w ogóle studiowała dziennikarstwo, więc gdzieś tam też pozna znajomego i poczynia sobie właśnie w radiu. Nie wiem, czy to jest to polskie radio, być może gdzie indziej, ale bo rozmawiamy, główny temat jest Chicago, tak? W Chicago po prostu jest deficyt, wiesz, młodych, fajnych ludzi. Bo... Deficyt? Tak. Jadę. No lecisz, będę. Mówię. I naprawdę, i tam po prostu to wszystko, żebyś widział jakiś program. Taki, nawet nie o pogodzie, o Jezu. Ale talk show. Ale wiesz, to jest najlepsze, tam są takie... Tam są wybory Miss chyba Polonia, czy Miss Polski. Tak. I o Jezu, oprawa tego naprawdę zakrawa mi o mocne lata 80. Tak. Czy jakieś, bardzo często są, oni wiesz, Polonia się bardzo trzyma, tak? Czy jacyś... Właśnie, ale powiedz mi, to tak, takie wtrącenie, bo niestety często jest tak, że spotkać Polaka za granicą to jest najgorsze zło. Czy ta Polonia się tak serio trzyma i są serdeczni dla siebie, czy tak się trzymają jak tonący brzytwy? Tam jest może to troszkę bardziej neutralne, wiesz, bo no ludzie mimo wszystko, wiesz, mieszkają koło siebie, więc gdzieś tam te małe grupki się tworzą, ludzie się znają, ale w ogóle w Stanach jest taka mentalność, że no ludzie bardzo dużo pracują, więc oni też tak się za często nie widują, to muszą być jakieś specjalne okazje, urodziny, to wtedy już jak wtedy to przychodzą u Polaków, wiesz, jest wystawnie, dużo jedzenia i wszystko jak to zawsze w Polsce było za tam jakiś czasów starych. Neutralnie, nie mogę powiedzieć, że jakoś się nie lubią, czy nie zauważyłam tego bynajmniej. Okay. Naprawdę jest tak. Może to jest w Europie bardziej gdzieś tam wyczuwalne. Okay. A tutaj raczej się ludzie jak mogą, to wspierają może tak. To piękne. No, serio, tak mi się wydaje. No tym bardziej no gdzieś w moim otoczeniu, gdzie ja trochę tych ludzi poznałam, tak? To takie miałam wrażenie. O tyle dobrze. Dobra. A co ci się najbardziej nie spodobało? Już mi chyba kiedyś o to pytałaś właśnie. No ale wtedy nie było kamer. Teraz też nie ma. Nie było mikrofonów. Co ci się najbardziej nie spodobało w tamtym życiu? Albo dobra, to może tak. Ja ci będę mówić, co mi się kojarzy z Chicago, co mnie jara, a ty powiesz, jak to wychodzi w rzeczywistości. Jarają mnie amerykańskie samochody. Bo one są takie duże. I w ogóle tam jest automatyczna skrzynia biegu, za którą nie przepadam, bo ja lubię się bawić biegami i czuć się jak w rajdówce. Ja wracam do Polski, jestem jak po prostu jakiś uczeń. Ale to ja cię nauczę, mała. Ja cię nauczę parkować równolegle. A tam po prostu wsiadam i lecę po highwayu. No właśnie. I powiedz, jacy są kierowcy w Stanach? To jest akurat na mega plus. To nawet plus?
Oczywiście. To dajesz. Tam jest taka kultura, po prostu tam nie ma problemu, żeby ktoś cię, nie wiem, wpuścił. Tam jest, po prostu uwielbiam to, bo na przykład my, nawet wczoraj to komentowałam, że... Dla konkurencyjnej stacji? Nie, kochanie. Po prostu jeździłam po Wrocławiu i tak sama się denerwuję. Mówię, no kto ma problem po prostu, żeby, wiesz, wpuścić jedną osobę, jak zaraz ta sama osoba będzie miała ten sam problem za metrów dwa. Nie jeździmy na suwak. No tak. A tam jest ta kultura i to uwielbiam. I tego akurat w Polsce mi bardzo brakuje. I tam jest każdy, wiesz, no, ta jest ta uprzejmość, że, nie wiem, idzie pieszy, to on jest jak król, wiesz, każdy tam... Wiesz, jeszcze powie ci, machnie ręką i powie hey, how are you, nie? To jest super akurat, więc to akurat jest plus. No i są samochody takie właśnie, duże. 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 Dobra. No tak, no to, co jak myślę ja sobie lubię. Jeszcze o Stanach, to są drewniane domy. Właśnie, za pierwszym razem poleciałyśmy z siostrą razem. Ona po prostu jak zobaczyła te domy, ona mówi, co to za chatki? Ja mówię, no dobra, no poczekaj, no jesteśmy w jakiejś takiej może dzielnicy gorszej, to zaraz, wiesz, się zmieni, nie? Ale no jest, ja tak, bardzo dużo też widziałam domów, które dopiero się jakby budowały, więc widziałam tą podstawę i to jest akurat mega negatyw, no bo w Polsce, jak budujesz dom, to jest konkretne na lata, ma konkretne podstawy, a tutaj no domki z drewna, no. Pięknie to wszystko wygląda, są ogromne domy, no tak jak ale... kiedyś nazywał Extreme Makeover, ten dom, tak, co 7 dni budowali. To się nie dziwię, że to po prostu tam w 5 dni czy tam w tydzień takie rzeczy wyprawiali, nie? Okej. Okay. No. Ale, dobra, jak jesteśmy już w domach, to jak sobie myślę o amerykańskim domu... Dużo kiczu. To na pewno, ale widzę taką dużą kuchnię, taką drewnianą zazwyczaj. Gdzie większość jest po prostu nieużywana. Kuchnia ma zazwyczaj wyglądać, ma musi być ładna. Musi mieć zamrażalnik na pizzę zamrożoną i piekarnik, żeby tą pizzę później ale, zrobić. Tak, lodówka jest zapełniona po brzegi. Z kostkami na lód. Wszystko. Żeby ale żeby ktoś jakoś gotował, to chyba nie jest w kulturze amerykańskiej. Ojejku, i od razu mi się przypomniało Pimp My Ride. O, zobaczcie moją lodówkę i tam jest wszystko, nie? Albo tylko wręcz przeciwnie ten. Czekaj, to było Pimp My Ride? To pomyliłam programy, ale to były jeszcze czasy ciekawego MTV. MTV Cribs. O, MTV Cribs, tak. I później do sypialni. Tu dzieje się magia. Tak. Kurde, gdzie się nie dzieje teraz magia? Ja mam wrażenie, że w toalecie się też dzieje magia. No tak. Wszędzie się dzieje magia. Ale dobra, rzeczywiście taka wielka lodówka. Tak, podwójna. Dobra. Później, jak myślę salon, to wyczepiście duży telewizor, bo przecież na małym oni nic nie zobaczą. Mm-hmm. I taka wielka, rozwalona trochę kanapa. Taka sofa, w którą właściwie siadasz i się taki... Zapadasz. To się zgadza, tak. Patrz, ja już tam byłam. No. Jak myślę o stole, to widzę na nim jakąś taką śmieszną ceratę. Te domy, no to jest takie trochę kicz, tam jest po prostu wszystko, z wszystkiego za dużo. No zależy też, no różne są gdzieś tam gusta, ale no taki amerykański styl, no to raczej jest komiczny, powiedzmy tak. Z przepychem, o! Z przepychem. Zastaw się, a postaw się. Tak, trochę jak Polacy, no. Boże, wiesz co, jeszcze bardziej mi się chce do tych Stanów jechać. W ostatnim podcaście było o Brazylii, teraz jest o Stanach. Robisz wizę i wiesz, wakacje są. I Eldorado. No właśnie, a to teraz powiedzmy, że żadne służby nas nie słuchają. Na ile da się tak o pracę dostać? Jeszcze raz? Na ile można tak dostać pracę w Stanach? Tak, coś dorobić jako kelnerka. Na ile? No na ile łatwo. A na ile łatwo? Bez problemu. Czyli powiedzmy, jadę na miesiąc i mogę się dziś zatrudnić może wieczorami, to się teraz źle zabrzmi, ale polewać kawę w jakimś... Wiesz co, jest naprawdę bardzo dużo miejsc, gdzie no jakby nie potrzebują oni, żebyś miała wiesz, ten dokument czy stały pobyt, więc no jest to możliwe. Nie okay. wiem, czy możemy tak. To może tyle, bo jak jeszcze nie mam tej wizy, to po co ryzykować? Wiesz, no ja też jeszcze mam w planie się wybrać, nie? No, raz, ale słyszałyśmy, że niektórzy ale tak ja nie robią. Ale pracuję, bo nie mam czasu. Tak, bo my tylko wiemy, że ktoś tak gdzieś robi. Moja najlepsza przyjaciółka właśnie tak mi powiedziała, która słyszała swojej cioci, tak. Pozdrawiamy przyjaciółkę. Pozdrawiamy ciocię przyjaciółki. Dobra, czekaj, jak myślę o Stanach, o Jezu, wyobrażam sobie jeszcze takie mega, ale to mega duże centra handlowe, ale nie takie centra handlowe, to typu nasze galerie, tylko takie
Ja kocham święta galerii. Coś w stylu IKEA i wielkie parkingi przed nimi. W ogóle jazda autem, parkowania, to masz po prostu... Nie musisz umieć jeździć, wiesz, no jak tam sobie... No bo trafisz? Dużo wymagać Amerykanów, żeby potrafili jeździć. I parkowanie, wiesz, po prostu przed samym wejściem. To moja mama nawet. Ja mówię, dobra, no zaparkuj tu, już takie trochę, nie wiem, z Europy czy w Polsce, że jak troszeczkę dalej się zaparkuje, to nie jest to problem. Ona, no poczekaj, bliżej, żebyś nie musiały tyle jeździć. Ja mówię, ohohoho, wiesz America. Co? Ja też zawsze miałam takie podejście do momentu, jak byłam bardzo świeżym kierowcą i po raz pierwszy pojechałam do Wrocławia do Galerii Dominikańskiej chyba. I wtedy pierwszy raz w życiu zaparkowałam na samym końcu parkingu, bo stwierdziłam, tutaj nikomu nie porysuję auta, jak zaparkuję, tak. Bo miałam wystarczająco dużo miejsca. Teraz parkuję pod samymi drzwiami, mogę wjeżdżać tyłem, przodem, jakkolwiek, ale pamiętam wtedy, to był jedyny raz, kiedy stałam na końcu parkingu. W Wrocławiu? We Wrocławiu, żeby tylko nikogo nie porysować. No. No nie, to jest bez Czyli porównania. Amerykanie też na kozaku jeżdżą. Oczywiście. Dobra. Ale duża kultura i to jest po prostu... To aż bym się nie spodziewała, to miłe. Oczywiście. To miłe. No. Na ile opłaca się jeździć komunikacją miejską, a na ile już lepiej wynająć auto? Wynająć. Wiesz co, no tam jednak jest ten kult, że naprawdę bardzo młodzi ludzie, tym bardziej, że tam jest nawet nie pamiętam od którego roku. Od 16 jest od chyba 16, czy jak masz 16 lat, to możesz jeździć, ale chyba z opiekunem, czy tam z jakąś dorosłą osobą. Więc tam no może młodzi ludzie gdzieś do centrum, to się poruszają metrem, ale ja nawet, ja raz pojechałam, raz metrem, chyba jak byłam za pierwszym razem właśnie z znajomymi, bo mi tam właśnie i siostrze chcieli pokazać centrum. No, nawet nie ma, no centrum po prostu. Tym bardziej, że no tanie jest paliwo, plus no te odległości są większe, to nawet ja musiałam się tak przestawić, bo mówiłam do mamy, że a chodź gdzieś tam podejdziemy do sklepu za pierwszym razem, już teraz to już inna historia. I to tak wydawało się, że to jest niby blisko, ale to jest wszystko wszędzie daleko. Tam też, wiadomo, klasycznie, nikt nie chodzi zazwyczaj po chodnikach. A propos Rozumiesz? Tego, nikt nie chodzi. Naprawdę. No. To jeśli nikt nie chodzi i ludzie się mało ruszają, to z tego wiadomo wychodzi co? Otyłość. I jeszcze do jedzenia. Tak. To zanim do jedzenia, o Jezu, tutaj będziemy no jeszcze będzie. Miały gadać, to powiedz mi, czy oni rzeczywiście są tacy grubi? Tak. Kurtyna. Dziękuję bardzo. Są. Wiesz, przerażają mnie... Amerykanie bardzo często chodzą, znaczy w ogóle na każdy posiłek, śniadanie, tam obiad, kolacja i tak dalej, ale na przykład takie śniadania. I tak będziemy pewnie jeszcze o jedzeniu rozmawiać, ale na przykład te typowe takie miejsca śniadaniowe, gdzie na przykład nie w Warszawie, w Wrocławiu jest multum po prostu mega fajnych miejsc, gdzie masz super pyszne, zdrowe jedzenie i to jest wręcz... Masy hipsterów. To swoją drogą, ale też nawet nie o to chodzi, wiesz? A tam jest po prostu masa takich miejsc, gdzie no to jedzenie jest straszne. No gdybym ja miała się żywić nawet przez tydzień takim jedzeniem, te, wiesz, pancake'i, czy te takie gofry. Sausages. No wszystko, no to jest dramat. Zero jakichkolwiek wartości i wiesz, i siedzi sobie taka pani troszeczkę większa, I ja po prostu do oporu porcje no niewyobrażalne, tak? XXL. Ja patrzę na to i po prostu... No właśnie, tylko tutaj, jak już od razu przejdziemy na ten temat jedzenia, mój świat trochę się zmienił pod tym względem oceniania ich jedzenia, kiedy mój brat pojechał do Stanów, poleciał na tam miesiąc czy ileś tam był i on jak do nas dzwonił, to też mówił, że tak naprawdę jedzie na mrożonej pizzy, bo nawet jajka są zarąbiście drogie, że jeśli on by chciał jeść prawdziwe jedzenie, to jest drogo i najtaniej jest rzeczywiście kupić tą pizzę i zjeść. Bo czy to prawdziwy chleb, a nie mówimy taki dosładzany, wiesz, to nawet warzywa, ciężko, my z mamą prawdziwy chleb kupujemy w polskim sklepie. No. Tylko, bo gdzie indziej to jest wszystko mega, mega sztuczne. Ja, słuchaj, nie doceniałam polskiego chleba do momentu, chociaż moim zdaniem z tym polskim chlebem jest tak, że równie dobry jest we Francji, równie dobry jest we Włoszech, ale powiedzmy polskiego chleba do momentu, kiedy nie pojechałam do Hongkongu i tam chciałam kupić sobie chleb. Kupiłam chleb w jakiejś ich piekarni, który okazał się smakował jak takie bułeczki sprzedawane, słodkie, takie maślane bułeczki. O. No najgorzej! Nastawiasz się na chleb i dostajesz słodką bułę, która jest robiona chyba na margarynie. A to nawet czuć czasami w takich rzeczach, jak to najgorzej. Taką chemię. No w Stanach chyba największą popularnością cieszy się chleb tostowy, nie? O tak. I dla mnie to też jest porażka. Ja zawsze robiłam tosty z normalnego chleba, nie z tostowego. Tak. Peanut butter. And jelly. Ale peanut butter to twoje ulubione. No, ale robię detoks. Ja mam wrażenie, że w każdym podcaście, nie ma podcastu. Słuchacze wiedzą.
Właśnie wydaje mi się, że nie ma podcastu, w którym ja nie mówię o maśle orzechowym, więc robię update. Moi drodzy, jestem obecnie na detoksie. Moja relacja z masłem orzechowym jest dość kleista, masło orzechowe i chwilowo jest detoks. Ale wracając, czy rzeczywiście prawdziwe jedzenie jest drogie? Wiesz, no w zależności, co dla kogo jest prawdziwym jedzeniem, tak? No nie wiem, my z mamą, jak robimy zakupy, no to jest po prostu cały wózek zawalony warzywami i owocami, no to no faktycznie one może są droższe. No mogę się zgodzić z tym, że jeżeli chce się lepszego jakości produktu, no to będzie on droższy. Smuteczek. Ale mówię, no naprawdę jeżeli chodzi o ceny, uważam, że są w miarę porównywalne do Polski. To nie jest aż tak wygórowana cena, że za lepszy chleb będziesz tam płaciła. No, wszystko zależy tylko, jakie zarobki masz na miejscu, nie? Proszę? To też zależy, jakie masz zarobki na miejscu. Oczywiście, ale ja już się oduczyłam przeliczania tego, bo no nie można tak. Nie, no nie można. Nie, trzeba porównywać do zarobków na miejscu. Tak. No. Szukam sponsora, żeby mi zafundował wyjazd do Stanów. Podcast Radioaktywny. A propos, co mi się jeszcze kojarzy ze Stanami, to oczywiście poza wielką pizzą mrożoną, to płatki śniadaniowe w opakowaniach takich kartonowych. Tak. Sztos! I po prostu wybór milionowy, nie? No. Piękne są te opakowania i te zabawki zawsze wyskakiwały na filmach, że wysypywali do miski, a tam zabawka. No ja mogę powiedzieć tylko, że widziałam bardzo ładne kolorowe półki, bo ja nie jem takich rzeczy, więc... No ja też mówię bardziej, że to jest taki bardziej kultowe, nie ale bym jest, się rzuciła tak, na też to. Mi się kojarzy, no. To takie ich cereal. Ale pizza? No kojarzy mi się z mrożoną pizzą. No, trochę tak. Nie. Słuchaj, nawet jak teraz był dzień pizzy parę miesięcy temu, chociaż ja mam teorię, że dzień pizzy jest przynajmniej raz w miesiącu w tym kalendarzu, nieważne. To zmienia, tak. To mówili w wiadomościach, chociaż telewizja kłamie, więc nie zakładam, że to jest prawda, że w Ameryce 50% je ludzi pizzę codziennie. Świetna składnia. W Ameryce 50% ludzi pizzę je codziennie i jedzą ją na więcej niż jeden posiłek, niektórzy na śniadanie. Więc coś jest na rzeczy. Wiesz co, jeszcze w kwestii jedzenia. Mnie co najbardziej i co mnie najbardziej przeraża, to fakt, że jest bardzo dużo miejsc, gdzie takich, wiesz, barów, że naprawdę masz przeróżne jedzenie, ale płacisz jedną cenę i jesz ile chcesz. I takich miejsc jest multum. I tam, wiesz, i masz tam oczywiście od sushi, po jedzenie chińskie, jakieś sałatki, wszystko, wszystko. Jakoś ta cena jest tak dobrana, że po prostu ludzie cały czas, wiesz, przychodzą i jedzą bardzo dużo rzeczy, jeszcze na wynos też wynoszą. I to dla mnie to jest najgorsze tam. Bo wtedy trudno o umiar. No tak. Jak masz open bar. Plus ich napoje. Mega, no wiadomo. No o właśnie, ale słuchaj, mój mówić. Brat, który... No, my jesteśmy skrajnościami. Ja zdrowo, on niezdrowo. I on żyje w sumie na Red Bullu i słodkich napojach, ale on powiedział, że tych napojów w Stanach nie był w stanie pić. Bo były za słodkie. Bo były za słodkie. To jest też kolejny hit. Dla niego to było za słodkie, to ja się zastanawiam, jak to rzeczywiście musi smakować. Tak, cukier i sól to jest numer jeden, gdzie ja kiedyś kupiłam sobie mieszankę, wiesz, taką studencką, jakieś nasze ulubione. Peanuts. Tak, orzeszki i jakieś tam suszone owoce. To zamiast owoce powinny być, no, słodkie, tak, no to tam akurat było morze soli. Ja mówię, no jak to ma smakować? No mówię, no jeszcze orzechy jakoś tam zjem. Ale wiesz, owoce suszone? Mówię, no, solone owoce? Tak. God damn it. To była tragedia, jeżeli w następnym pytaniu twoim byłoby, co mi bardzo nie smakowało. Okay. I co mnie zawiodło, gdzie mieszankę studencką w Polsce po prostu uwielbiam. No, no ona jest tak samo zła jak masło orzechowe, no wchodzi. Tak. Ale dobra, jak na przykład myślę sobie o Niemczech, to z rzeczy kulinarnych pierwsze, co widzę, to jest kotlet, wiadomo, sznycel, marchewka z groszkiem. Tak. No marchewka z groszkiem i trochę uwaga, Stany też. No. Parówki w słoiku. To jest złotego świata i stworzyli je Niemcy. Brawo Niemcy. To ja nie znam takich. No widzisz, to nie próbuj, bo to jest jakie coś złe. W każdym razie zastanawiam się, czy jest w kuchni amerykańskiej coś, co byłoby w stanie jeszcze mnie zaskoczyć. Nie. Bo kuchnia amerykańska to przede wszystkim frytki, tak. Pizza. Krem kukurydziany. Krem kukurydziany? Zupa. Zupa, no tak, tam wszystko jest z kukurydzy. Tak.
No, a może co typowego, co jest typowego na obiad u ciebie, u mamy w domu? Całe szczęście, moja mama gotowała mi przepyszne obiady, no i można by to powiedzieć polskie, ale z tego względu, że nie jem mięsa od już drugiego, ile to już lat? No, trochę. Trochę. Więc troszeczkę ona też zmieniła swoje gotowanie, już się przestawiła na to i się pogodziła z tym, że nie jem tego mięsa, więc to po prostu ja dużo jem wegetariańskich rzeczy, powiedzmy. Więc też trochę dalej nie miałam styczności z tym takim typowym amerykańskim jedzeniem, ale jeżeli bywałam na jakichś tam imprezach, jakichś rodzinnych bądź innych przypadkach, no to bardzo też dużo ludzi korzysta, wiesz, z cateringów i jest bardzo dużo mięsa, czy chicken wings, to jest po prostu... A, no tak. Tak. Wiesz, takie rzeczy. No frytki, wiadomo, albo takie łódeczki, ziemniaczki jakieś pieczone. No, dużo mięsa, wiesz? Mm-hmm. W jakichś sosach. Wszystko takie, wiesz, gotowe. No jak ja na to patrzyłam, to nawet mnie nie zachęcało do jedzenia. Nawet gdybym, wiesz, jadłam mięso. I to, bacon. To co ja jadłam... Tak, o tak. Więc to, co ja sobie tam wybrałam, jak nie miałam możliwości tego, żebym sobie zrobiła sama. A tam jest chyba nawet problem z sałatkami, nie? Że dają ci sosy. Tak, dokładnie. Tak, to jest ten też problem, bo gdzie ja nawet sobie zamówiłam właśnie, jako nawet dodatek chciałam jakiekolwiek warzywa, no to ten sam sos po prostu już zabija wszystko, co możliwe. Sztuczne, tłuste i niedobre. I dosładzane. Też. Ja bardzo, to nie wiem, czy to jest normalne. Jeśli nie jest normalne, to cała ja po prostu, ale często sprawdzam sobie w internecie ofertę McDonalda, Pizzy Hut oraz... A to ciekawe. Czekaj, nie McDonalda, chyba i Pizzy Hut w różnych krajach świata. Aha. I porównuję sobie na przykład ofertę dla Indii, tak. Ofertę dla Stanów Zjednoczonych, Australii, żeby właśnie porównać, co jaki rynek ma. Tak. I stwierdzam, że my zawsze mamy najgorsze, chociaż ja już tam nie jem, ale wydaje mi się, że mamy jedno z najnudniejszych menu w porównaniu do tego, co jest za granicą, że nie ma takich polskich akcentów. Na przykład wyobraź sobie pizzę albo hamburgera z ogórkiem kiszonym. Dla mnie to byłby sztos. To by była nasza polskość. Ja nie zapomnę. Raz, przyznaję, raz. Tylko nie wiem, czy to był Mac, ale chyba tak. No ale jakaś taka typowa sieciówka. Wracałyśmy z moją siostrą do domu, no i była taka dosyć późna pora, ale byłyśmy na maksa głodne. To była... Edyty siostra. Znaczy wina. Edyty siostra. Edyty siostra. Ty. Tak, czyli ja. I ona zawsze mnie namówi, albo gość tak, wiesz, do takiego bakcyla. A że ona by coś zjadła. Ja mówię, no co? Tak już raczej nie było za dużo opcji. A że o późnych porach takie jedzenie jest zawsze otwarte i dostępne. Więc po prostu wylądowałam. Aha, jeszcze nie wyszłyśmy do środka, tylko na parkingu sobie zamówiłyśmy jedzenie. I z boku, żeby nikt nie widział, że takie jedzenie jemy. Shame. Po wstyd. To ja sobie zamówiłam właśnie coś tam, jakieś coś tam z rybą było, makfish. Nie makfish. Wiem. Ale powiem ci, że ile mięsa nie jest w tym mięsie, które tam dają, tak tej ryby czułam, że może faktycznie jakiś procent jednak jest. Więc tak przyznaję, jednego burgera z panierowaną rybą zjadłam. No. I frytki. I frytki do tego. Jeszcze kierując jedną ręką, mówię, daj te frytki tutaj, to zło. Już chciałyśmy wracać, a... Nie, to moja historia z makiem, najśmieszniejsza, bo ja jestem trochę dzieckiem McDonalda niestety. W formie byłam. Nawet kiedyś byłam Miss McDonalda, ale to już chyba kiedyś mówiłam tutaj. Jeśli nie, to dajcie mi znać, to wtedy opowiem tą wzruszającą historię. W każdym razie mój brat mi zawsze to wypomina, jak kiedyś dawno temu się odchudzałam. I w nocy zgłodniałam. W nocy zgłodniałam i tak myślę, no ja o 23 zjem. Ty McDonald. I ja pytam, bym chciała to zobaczyć. Słuchaj, i pytam mojego brata, bo on wtedy kierował, zmaczy, a może byśmy pojechali do Maca? On oczywiście wielkie oczy, dlaczego ja pytam o Maca, nie? Ja mówi, a co ty tam chcesz zjeść? A ja mu na to, no wiesz, bo oni tam mają sałatki i można jabłko dostać. I mówi, Boże, dziewczyno, skończ. I rzeczywiście sobie pojechaliśmy, on oczywiście zjadł normalny zestaw, ja wzięłam tą sałatkę i sałatkę wyrzuciłam, mi do ryby zepsute. No ja natrafiłam na sałatkę z jednym plastrem pomidora, przysięgam. Na bogato. Ja mówię, wow. Wow. To i tak sporo. Tak, więc z McDonald's. Zaleję ale sosem. W każdym razie, i dlaczego ja taki długi wywód, człowiek dygresja, zrobiłam? Zapytać cię, czy bywałaś w McDonaldzie zobaczyć, co oni tam oferują, albo jak widziałaś jakichś ludzi, jakie rzeczywiście te zestawy ich są? Przepraszam, nie. A Pizza Hut? Też nie. To ja nawet nie wiem, czy jest. Jest. No jest Pizza Hut, oczywiście, że jest. No widzisz. No widzisz. Ja cię życia naprawdę? Jest.
Pizza Hut jest wszędzie. Pizza Hut, słuchaj, w ogóle należy chyba do KFC. To jest ten sam koncern. Do Amrestu? Może. Dobra. Idziemy dalej. Nie mamy znajomych. Nie mamy znajomych, no. Za mało się znamy na fast foodach. Znaczy, wiesz co, może tak. Jest kilka takich sieciówek. Nie wiem, to jest Wendy's, ale to jest najgorszy shit. Co to jest? No właśnie też takie ala, tylko tam dla mnie takie Wendy's to jest jeszcze gorsza jakość jedzenia jak w takim Maku. Też jest dużo takich ala burgerów. No jeszcze jest... Burger King. No tak, ale akurat Burger King jest troszeczkę, moim zdaniem, no, mimo wszystko klasy, troszeczkę lepiej no. jakościowo jak cała wyższej reszta. Klasy. Ale jest jeszcze... Gwiazdka Michelin, kurna. No, w takim biznesie tak. Teraz już nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale jest jeszcze kilka właśnie takich miejsc, gdzie no to jedzenie jest no tragiczne. To już i ten jeszcze, Mak wychodzi lepiej niż... I jeszcze ulubiona miejscówka wszystkich policjantów, czyli Dunkin' Donuts. O Jezu, no tak, no to tak, to jest prawda. Ale ja nie rozumiem fenomenu tego miejsca kompletnie. A Jezu, ja też nie. Ja w ogóle nie rozumiem fenomenu pączków, sorry, nie kumam. Ja tylko pączki ja mojej babci ziemniaczane są cudowne. Nie wiem, nie rozumiem. No. Ja na przykład lubię obwarzanki. Obwarzanki są śmieszne. Kojarzysz takie z dziurką? Takie właśnie teoretycznie donaty, tylko to są polskie, takie dobre. Znaczy, aha, ja myślałam, że mówisz o... Ja lubię faworki. Nie lubię faworków, nie rozumiem ich fenomenu. To się okay. dogadały. Faworki, tak, no. No. Kiedyś tak. Lubiłam, ale... ale podoba mi się nazwa faworki. Nie? Od faworyta, albo faworyzować. Mhm. Ja lubię fajne nazwy, może tak. A lubisz słowo... Pączek... Lubisz słowo tapczan? To jest dla mnie tak... Tak śmieszne słowo, tak kojarzy się z takim PRL-em. Tapczan. Gdzieś pisz na tapczanie. No ale z czymś takim brudnym. I do tego meblościanga musi być, nie? Do tapczanu. Tak, i kryształy. I kryształy. O, tak. Straszne, no. No. Ale czekaj, no. To idźmy dalej chyba, tak? Od tapczanu lecimy. Od tapczanu lecimy dalej. Jedzenie tak. mamy załatwione. Chociaż czekaj, zanim jedzenie, to z jednej strony wiemy cały syf, ale z drugiej strony wszelkie trendy, które przychodzą do nas, przychodzą ze Stanów. Tak. Więc trend Prymem. Fit też przyszedł ze Stanów. Ale wiesz co, myślę, że to jest bardziej wpływ innej jakby części, czyli mimo wszystko ta Kalifornia. A, Kalifornia. Bo tam jest ten kult tego ciała, tam naprawdę każdy dobrze musi wyglądać, tam każdy chce dobrze wyglądać. Więc myślę, że to bardziej z tamtych rejonów to wszystko gdzieś tam idzie, bo no, wracamy znowu do tego Chicago, więc tam są jakieś lepsze miejsca z jakimś zdrowym oczywiście jedzeniem, które tam na pewno jest droższe, ale no wiesz, nie ma tego trendu. Okej, okay, czyli ty go tam nie zauważyłaś tak bardzo. Kompletnie nie, nie. Ale dobra. Tak, w Kalifornii to się odczuwa. Miami tak samo. Czy gdzieś I am Miami, bitch. Tu. No, po prostu w takich miejscach, gdzie no wiesz, plaża, słońce i ciało na wierzchu. No. Dobra, no to powiedz mi, skoro Chicago mamy załatwione, po jakim czasie wróciłaś do Stanów? Później przyleciałam sama. Wydaje mi się, że półtora roku było przerwy. I czy wtedy już inaczej zobaczyłaś na te Stany? Spojrzałaś? Tak, bo przejechałam no, pół Ameryki Północnej. Zrobiłaś tripa po całych Stanach. Tak. I no. to co więcej, jak byłyśmy w zeszłym roku w Oslo i spotkałyśmy tak. Amerykanów. Tak. I jak ty im powiedziałaś, że zrobiłaś tripa po Stanach, to powiedzieli, łożesz, to nawet Amerykanie tyle nie jeżdżą. Bo w ogóle tak jest, to ja nawet jak z ludźmi rozmawiam tam w Stanach, czy starsi, młodsi, no może młodsi ludzie troszeczkę więcej podróżują, ale tacy ludzie, którzy są tam od lat, oni nie mają jakiejś takiej potrzeby w ogóle zwiedzania, już nawet nie mówię Europy, ale wiesz, swojego kraju, tak? Kompletnie, oni wiesz, ewentualnie Floryda, Nowy Jork i tak jakoś takie w miarę bliskie rzeczy, a no i ludzie naprawdę się dziwią, że wiesz, tu Kalifornia, tu tam... Jechałaś po wybrzeżach? Też. Była taka wycieczka, że dosyć taka, wiesz, szybka, z dużym tempem, no ale zależało właśnie nam na tym, żeby po prostu jak najwięcej zobaczyć, tak? Bo to trwało może niecałe 2 tygodnie, ale wiesz, non-stop, wiesz, 2 noce tu, noc tam, ale no od jednego wybrzeża do drugiego praktycznie, więc trochę tych kilometrów to było. Mów mi, co widziałaś. No więc tak, z o, mogę ci powiedzieć, co mnie bardzo zaskoczyło. Bardzo fajne było to, że wiele miejsc, na które właśnie miałam taką mega ochotę i byłam taka bardzo zaciekawiona i wiedziałam, że to będzie to coś, że to będzie z takim, że to będzie ten efekt taki wow, to tego nie było. Czasami było, czasami nie. Ojej, tak? To jest chyba największy ból. Największy ból trochę tak.
Na przykład ostatnio mieliśmy rozdanie Oscarów. Mam już takie kultowe zdjęcie, zawsze to dodaję na Instagram albo coś. Bo żeby lajki się zgadzały. Nie, no nawet nie, ale na tej właśnie drodze, gdzie te gwiazdy gdzieś tam sobie, wiesz, wędrują. I jeżeli, wiesz, jest ta cała oprawa, dywany, kamery, wszystko, światło, to wygląda po prostu w telewizji. No wow. Jest wow, nie? Umówmy się. A ja tak sobie szłam sobie tą drogą, ja tak mówię, no to jakoś tak kojarzę. Ja tak mówię, mamo, ale czekaj, no gdzie te gwiazdy idą? Gdzie jest ta droga, ta wiesz, główna? Ale jak gwiazd. A mama, no idziesz po niej, kochanie. Jesteś gwiazdą! Mówię, no super, nie? Dlatego, no to było takie, czy te całe gwiazdy upamiętniające. Ale tak, to jest to, co właśnie niejednokrotnie powtarzałam. No telewizja kłamie i wszystko pokazuje tak, żeby wyglądało tak. Ekstra, a później jest, wiesz, rzeczywistość. Fajnie jest to, powiedzmy sobie, odhaczyć, zaliczyć oczywiście, ale no był ten zawód. Ale żeby już tak nie negować, bo jestem bardzo optymistyczną osobą, zaskoczyło mnie małe miasteczko San Francisco. Jest przepiękne, uwielbiam. Zaczyna się ładnie. Bardzo malownicze. San Francisco. Wiesz, te wszystkie po prostu alejki, no jest naprawdę pięknie. Czy nie wiem, Santa Monica i tak dalej, te wszystkie takie troszeczkę mniej znane miasta mnie zachwyciły i to było naprawdę mega, bardzo. Widziałaś też tą skałę z twarzami prezydentów, nie? Tak. Jak się nazywa? Ściana z twarzami prezydentów. Nie, Mount Rushmore. To nawet był, pamiętasz ten taki film z Kevinem? Znaczy, nie Kevinem. Ja tego Kevina samego w domu znam. Aha, dobra, tam były... No to było na tej... Dobra, nieważne. Nie, ja jestem totalnym ignorantem, jeśli chodzi o filmy, nie oglądam, natomiast wiem, że góra Rushmore pojawiła się w jednym odcinku Phineas i Ferb, ale to dla wtajemniczonych, którzy oglądali, to wiedzą. Ale mi uleciało z głowy, widzisz? I powiedz, czy to zrobiło na tobie wrażenie? Czy znowu było tak. Takie... Nie, to było fajne, to było bardzo ciekawe, ale mogę jeszcze powiedzieć jeden wątek o Salt Lake City i o mormonach. To miasteczko, tam jest wszystko po prostu tak idealnie mega czyste, zadbane. Ja na przykład widziałam pracowników, jakimś tam był taki duży park, którzy, wiesz, tam nie wiem, oczyszczali jakieś tam drzewa, listek po listku. Po prostu oni byli jacyś zaczarowani. Slow motion. Slow motion totalne. To było dziwne, ale ciekawe. Naprawdę. I tam, wiesz, bardzo bogato, czy jakieś, nie wiem, chodniki zrobione, no po prostu widać te pieniądze tam, naprawdę. Czuć pieniądz, yes. Yes, money. No money, no diamond. Dobra, czyli tak. No. I byłaś jeszcze w mieście grzechu. Of course, to nawet ostatnio... Ile hajsu straciłaś? Nie liczyłam. Ale zagrałam w kasynie oczywiście. Jakieś tam te śmieszne automaty. Jakieś śmieszne pieniądze wygrałam, ale mówię, dobra, że wolę wydać na co innego. Na jedzenie. Też. No. Też. No było zabawy dużo, tak. No to robi wrażenie nocą. Te wszystkie światła, no. Zabawa. Ci wszyscy ludzie, wiesz, bardzo dużo ludzi. No myśmy byli też... To były wakacje, tak? Więc no multum ludzi. Nie myślałaś, żeby tam jakiś szybki ślub wziąć? Nie. Byle z kim, ale ślub? Nie. Na szczęście nie. Nikt mnie nie dosypał Elvisa? Nic do drinka, proszę. Jakiegoś Elvisa spotkałaś? Tak, oczywiście. Nawet nie czułam jakieś zdjęcie. No widzisz. No. Poznałaś osobistość. No jak? Supermana też. No, także Las Vegas. Czy zahaczyłam też Beverly Hills? Jest o Boże, cudne. Oglądałaś serial? Oczywiście. Ale Beverly Hills 90210 czy 90210? No mam nawet zdjęcie tej tabliczki. Bo ja oglądałam tylko 90210. No a jak? No tak. No ale nie Beverly Hills 90210, bo są dwa różne seriale. No ten stary. No ja właśnie ten nowy. Znaczy nowy też oglądałam. No. Ale ten nowszy. No ja nie, ten no, nowy. Ja i te dwa, no. No na stary byłam za młoda. To jest piękne, bardzo ładne, też z kolejne bogate miasteczko. Ale z kolei... No, lepsze niż cały Hollywood, jak na mnie. A spotkałaś kogoś sławnego? Żeby tak... No Magda Krzyśko, nie znasz? No już wiesz, ja po prostu już wystarczy, że spojrzę w lustro. Tak, to też. Tak po prostu błyszczałam tam, że ja po prostu już nikogo wokół siebie nie widziałam, tak? Tylko moją mamę latającą z aparatem robiącą mi zdjęcia. I mówiła po prostu, że każdy z mną ogląda. Ja mówię, o co Boże, chodzi? Pies na mnie patrzy z lękiem. Kocham cię, Madzia. Dobra, masz teraz to nagrane. Kocham cię.
Cudo. W końcu, publicznie. W końcu, coming out. Więc cóż mogę ci więcej powiedzieć? A powiedz mi to odnośnie Miami, bo w Miami też byłaś. Na Florydzie, tak. Napatrzyłaś się na pięknych ludzi? Na Florydzie jest bardzo dużo starych ludzi, może tak. No, ale co z Miami z pięknymi ciałami w bikini? W Miami bardzo mi się podoba nocą, w dzień trochę mniej. Jest bardzo dużo Kubańczyków czy Hiszpanów, w ogóle takie narodowości inne. Tyrere, tak jest bardzo... Co tyrere, co? Ej, ej, ej. A ja to lecę do Barcelony niedługo. Ale znaczy, wiesz, jest fajny klimat, bo tam jest taki totalny luz, nie? Tam jest na przykład jedna główna ulica, gdzie jest po prostu mega dużo knajp i wiesz, godzina 12, a tam, wiesz, impreza. Jakie Boże? No w dzień. A. I wiesz, pijemy i się bawimy. I cała ulica jest taka jedna. Ocean Drive. Ja ty do Stanów! Szukam sponsora, żeby mi zafundował wyjazd do Stanów. Nie no, wiesz, naprawdę jest... A może jednak cofam to, sama sobie kupię. No, żeby nie powiedzieć. No. Był jeden kandydat. I go spławiłaś. To do Dubaju to było. Może tak pokrótce, bo tak może nie wiem, jak to wyjdzie finalnie, że tak troszeczkę neguję, ale jest bardzo dużo miejsc, które warto zobaczyć i powinno się zobaczyć. I niekoniecznie to są te turystyczne. Tak, ja na przykład kochałam Miami właśnie. Uwielbiam takie plaże bardziej prywatne, że tam, gdzie nie ma ludzi, tak? No jest cały South Beach. Nawet była taka tabliczka, nie wiem, kto to wymyślił, bo ja uwielbiam takie stwierdzenie. Wiesz, the best beach in the world, czy coś, numer jeden, czy numer dwa. Nie, Miami Beach. Ja nigdy nie wiem, kto to zawsze jakby wymyśla, czy jakkolwiek. Kto dał ten tytuł. Tak, porównuje z czym. Prawdopodobnie najlepszy produkt na świecie. Prawdopodobnie. Ale faktem, no, są piękne plaże. I nasza podróż po Stanach, myślę, że kończy się w Nowym Jorku. Byłam. Mhm. To był spontaniczny wyjazd. Czekajcie, mój spontaniczny wyjazd ogranicza się do Lidla, kiedy zabraknie mi czegoś i myślę, dobra, pojadę. Ale no Magda miała inne spontaniczne wyjazdy. Znaczy, to była o tyle śmieszna historia, że to właśnie to chyba był mój trzeci przylot. Byłam może tydzień bądź dwa, znowu w Chicago, bo to zawsze docelowo Chicago, a później się gdzieś tam dalej przemieszczam. I znajoma do mnie napisała, że ona leci do znajomych właśnie do nowego... Do New York. Do New York City. I tak mi było szkoda, mówię, bo znowu nie widziałam tą mamy jakiś czas. Ale ja tak mówię, no Nowy Jork, prawda? No you, never know, you never know, kiedy będzie następna okazja. Ale jakoś jej powiedziałam, słuchaj, no bo ja nie wiem, kiedy następnym razem będzie czas, okazja i tak dalej. Fajna możliwość. Więc się po prostu zdecydowałam, pojechałyśmy razem na krótki okres, bo to tylko tydzień czasu, ale miałyśmy fajne warunki, miałyśmy znajomych, gdzie mogłyśmy sobie przenocować i także no to po prostu byłoby i czy tam poczułaś, że to jest naprawdę Nowy Jork i tam nie ma ściemy? Oj, to jest po prostu moje objawienie, gdzie ja po troszeczkę takim małym doświadczeniu właśnie, że coś mnie zawiodło, coś mi się spodobało, coś mnie zaskoczyło. Nowy Jork potwierdza. Myślałam, że to będzie kolejny banał, ale nie. Zakochałam się, po prostu uwielbiam. Pomijając te jakieś tam negatywne aspekty, jakieś tam, bo mówią często, że tam jest brudno. Wszędzie jest. O Jezu, jaki Paryż jest brudny. Właśnie, więc coś się zmienia. Ale no, mogę powiedzieć, kocham Nowy Jork. Uwielbiam, no. Naprawdę jest magiczne. Naprawdę polecam. No, mega, mega. Tęsknię. Ja zawsze jak oglądam Kevina samego w Nowym Jorku, to czuwam taki Weltschmerz. I tak mnie od środka boli, że mnie tam nie ma. Tak mnie boli i ja co roku to oglądam, żeby... To jest trochę masochizm, tak? Tak. Że samemu sobie zadajesz ból, ale ja rzeczywiście oglądam i czuję ból, że mnie tam jeszcze nie było. I czekam, aż mnie tak bardzo zaboli, że tam pojadę. Ale faktem naprawdę czuć ten klimat taki Stanów. Że tak jak ludzie mają takie wyobrażenie o Stanach, taki Nowy Jork to spełnia w moim odczuciu 100%. A właśnie Wall Street? Oczywiście, nawet mam zdjęcie. Wyrwałaś jakiegoś tam biznesmena odpowiedzialnego za piramidę finansową? Nie zdradzę. Nie, już nie kończymy. Dobra, tak, bo właśnie za oknem szaro, smutno. Muszę to. Ale wiesz co, bo to takie ludzie mają poczucie, że to jest takie niedostępne, a... To nie jest problem teraz. Wizowy. To ja, poczekaj, ja teraz robię apel. Moi drodzy słuchacze. Robimy zbiórkę. Jeśli są tutaj osoby ze Stanów, które byłyby skłonne dać mi kawałek podłogi swojej. Podłogi, ja ją później nawet umyję po sobie. To ja bardzo proszę o kontakt i ja sobie przylecę. Będę wam nawet gotować. A gotuję, o jest, bardzo smacznie. O, bardzo smacznie. Także jeśli
Jeśli byłaby tu dobra duszyczka, która by mogła mi przenocować, to ja przylatuję. A powiedz mi już tak chyba słowem zakończenia. Mhm. Myślisz, że mogłabyś zostać na stałe w Stanach? Mogłabym. Na pewno mogłabym zostać na lat kilka. Z pewnością. Nie byłoby z tym problemu. Ale mówię, nie mam takiej chyba potrzeby, wiesz? Fajna jest ta opcja, że jednak no mogę sobie pojechać, czy to nawet na wakacje, na dłuższy, krótszy okres, to jest super. Tym bardziej, że mam tam kogo odwiedzić. Na stałe, ciężko jest mi powiedzieć, ale jednak no Europa, Polska, już mam troszeczkę inne doświadczenie, inną perspektywę, jakoś, nie wiem, z wiekiem może. Tutaj będzie taka didaskalia. Ta dziewczyna ma 25 lat. Ale to tylko dlatego, że już stycznia skończyłam. Znaczy, pozdrawiam koziorożce. Także odpowiadając, mogłabym, ale czy na stałe, nie wiem. Mhm. Ale na pewno, wiesz, jest to bardzo duża możliwość, żeby tam się nawet i dorobić, czy czegoś fajnego nauczyć. Jest to fajna szkoła i dobre miejsce do poznania, wiesz, ludzi, innych kultur. I w ogóle podróżowanie, moi drodzy, jest numer jeden. To jest po prostu lekcja życia, gdziekolwiek byście nie byli. Nawet w Oslo. Oslo jest super. Oslo! No. To na koniec. Trump czy Clinton? Śmieszne jest to, że piszę pracę o tym. Właśnie to, mam nadzieję, zmobilizujecie, żeby ją dokończyć. Mam całe dwie strony, słuchaj, zapewnione, więc wiesz, jest jakiś progres. Muszę wybrać? Musisz. Ale pamiętaj, że później możesz nie dostać znowu wizy. Wybierz mądrze. Mam ją do 2019 roku. Ale słuchaj, podobno jest na YouTubie jakiś człowiek, który mówi, że jest z przyszłości i mówi, tak? Jak będzie. I on powiedział, że Trump poda się do dymisji w 2020 roku. Bo? No nie wiem, on po prostu jest z przyszłości i mówi, jak będzie. Aha, okej, okay. Tak? No, 2020, także zastanów się, co teraz powiesz. Dziękuję. Dziękuję. I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy podobnie jak ja macie hopla na punkcie Stanów Zjednoczonych i jeszcze w trakcie podcastu weszliście na stronę ambasady amerykańskiej w Polsce, aby dowiedzieć się, jak wyrobić wizę. Ja oczywiście ponawiam mój apel, że jeśli jest wśród Was miła osoba, która chciałaby użyczyć mi swojej podłogi, to ja z przyjemnością pakuję się w walizki i lecę do USA. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.